O, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy już po drugim dniu, który był pełen wrażeń z wielu względów. Było bardzo muzycznie. Dzień zaczęliśmy klasycznie od modlitwy w kościele, po czym poszliśmy na śniadanko. Śniadanko było jak zawsze. Po śniadanku przyszedł czas na chwileczkę przerwy i poszliśmy znów do kościoła. W kościele przerabialiśmy dalszy ciąg historii o Jonaszu. Tym razem moment, w którym to wziął na siebie całą odpowiedzialność za sztorm i go wywalili. Po spotkaniu w kościele przeszliśmy się na spotkanie w grupach. W grupach jak zawsze dało się spokojnie pogadać, pomyśleć, wiele rzeczy przedyskutować. I see trees of green, red roses too. Po czym nastał czas na obiad. Obiad był również dobry, jak zawsze. A po obiedzie chwila przerwy i po obiedzie, a nawet w jego trakcie, przyjął pan Damian. Pana Damiana można określić jednym słowem wodzirej. Efekty tego, co dzięki niemu przeżyliśmy, zobaczycie już teraz. Do przodu i do tyłu! Dziewczyny, uwaga, całą drogę! Trzy razy apostoła Piotra. Gdy chce, zaufaj mu, pozwól, by porwał cię. Tak mówi Bóg, tu wieje, kiedy chce. Zaufaj mu, pozwól, by porwał cię. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. No, po wszystkim byliśmy bardzo zmęczeni, ale mimo zmęczenia nastrój do żartów nas nie opuszczał. Tego efekty na przykład możecie widzieć tu. Tak? Gdzieś zostawiłem. Pan Bodzirej. Przepraszam za wikary. Po tym jak już odpoczęliśmy, poszliśmy na mszę. Msza była dobra. Z akompaniamentem z holi. Po mszy kolacja, a po kolacji podsumowanie dnia. Tak, może to umieć, nie to uczy, tylko...